Hej, cześć, witajcie z tej strony, Gratis, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku TikToków z Roblox. Tym razem zacznijmy trochę inaczej, ponieważ chciałbym wam powiedzieć, że jeśli piszecie hashtag gratis, to będę wiedział, że takie filmiki są specjalnie dla mnie z Robloxa przez was stworzone, więc wrzucajcie pod takim hashtagiem, a będę mógł je oczywiście obejrzeć. Róbcie fajne, śmieszne memiki z Robloxa i będę mógł je obejrzeć. Teraz przejdźmy do tego, co my znajdziemy. Glitch na nieskończone Robuxy. Jestem kobietą. Ja bym tylko na sobie. Nawet ma skina takiego dziewczęcego. No tak, jak jesteś dziewczyną, to możesz dostawać darmowe robuxy. Szczególnie jak jest ta gierka, gdzie wystarczy namalować obraz i sprzedawać. To tak jakie, a jestem dziewczyną, proszę bardzo, mogę być twoją robloxową dziewczyną, proszę bardzo. 10, 50 robuxów, 72. Proszę bardzo, tak się kręci biznes. Perspektywa, siedzisz obok swojego kuzyna na wycieczce. Okej. Okay. Perfekcyjne. O, ten kuzyn patrzy przez duszę tymi oczami. O, piękne po prostu. Tworzysz postać, wygląda normalnie. Na zbliżeniu wygląda totalnie inaczej. Dlatego uwielbiam pierwszoosobową perspektywę w tej grze. Okej, okay, więc znalazłam tego glitcha w sklepie z awatarami. Sprawia, jakby miał nic nie założone. Robisz żółty? W sensie można było kiedyś zdjąć tak ubranie. W sensie nie można wszystkich, bo zawsze te podstawy czerwone zostają. Zakładamy tą twarz. Tylko po co? W sensie to jest jakiś poradnik? Załóż tą fryzurę, wygląda dziwnie. I teraz zdejmij głowę, co? Dobra. Okej, załóż antenki od pszczółki. Wygląda co najmniej głupio. Jakby to powiedziała postać z tego filmu, aż chce się bzykać. Aż mi się chce bzykać! Dobra, a co my tu mamy? Okej, dużo tatuaży. To gacie! Te stringi! Nie zwróciłem na to uwagi. Mówię, czemu ta postać jest taka duża, ma tyle tatuaży? Ale jak się założy te gacie, to już się patrzy tylko na te gacie, na nic więcej. Wysoka postać, nieważne. To, że ma tatuaże, nieważne. To, że ma gacie, to jest ważne. Oglądaj do końca, okej? Okay. Żegnamy. To twoja koleżanka już nie. To są jakieś backroomsy? Co to ma być? W sensie wygląda jak z Garry's Moda. W sensie ten cały HUD, ale co się... Czemu to jest Sonic? Nie wiedziałem, że w backroomsach jest Sonic. Nie zatrzymuj się. O Jezu, ale go sponiewierał. I gra nazywa się Sonic Chase Backrooms. Nice. Ktoś miał idealny pomysł na backroomsy. Tylko Sonic, tylko on wystarczy. Przecież to nie jest Sonic, to jest Sonic. Wsadziłem ich do klatki. Roblox VR jest taki śmieszny i specyficzny. Reportuj. O nie, nic nie reportujesz, wracasz z powrotem. On wszystkich będzie zamykał? O! Jak wystrzelił! Fizyka, jak się łapie na wieżę, jest taka piękna. Grałem z dwa razy, ale po prostu perfekcyjna. Wszystkie postaci latają w jedną i w drugą. Jak lecą, jest idealne. Znalazłem też jakiś polski. Śląska kopalnia. Śląsk lore. Chwila, czy jest taka gra? Jest, zamknij, opuść skrzynię, podnieś skrzynię, co? Ile tam się jedzie? Chwila, czy on skrzynię zbiera z kopalni? Załadował auto i wraca. Naprawdę tyle się czasu jedzie przez tą całą kopalnię? Holy shit, że komuś chce się w to grać. Yeah. I co, kupujesz lepsze samochody potem? Jak to ma działać? O Boże. Wypakowane. Co to jest, jakiś tajkun? Ej, wygląda naprawdę zarąbiście. Wygląda nieźle. Śląsk. O, wspaniałe. Gram Roboland pierwszy raz. Ja zaczynałem być Valorant, ale w Robloxie? Ej, postaci nawet wyglądają podobnie. Nie, co się dzieje? Co jest? Ktoś zrobił podróbkę Valoranta? Ale nie ma umiejętności. O Jezus, gdzie te pociski lecą? Co tu się stało?
Jezu. Czyli teraz Valorant i CSGO są za darmo, tak jak ktoś napisał. Tak, na Robloxie wszystko może być za darmo. Kolesia nie stać na darmową grę. No tak, no nie każdy może sobie pozwolić na darmową grę. Możesz grać w darmowego Robloxa, albo możesz grać w darmowego Valoranta w darmowym Robloxie. Tak, to jest sens. O, znowu coś po polsku. Typy graczy w Roblox. Zobaczmy. Ten, co ma ADHD, czyli nie może stanąć w miejscu. Zawsze skacze, zawsze łaje. Nie może usiedzieć. YouTuber nagrywa na YouTube. Ja tak nie robię z góry. Ja nie przenagrywam na YouTube. Często mnie oskarżają, że to jestem... O, robuxowy żebracz. Wystarczy zrobić to, co już widzieliśmy. Wystarczy przebrać się za dziewczynę, pójść gdzieś i żebrać robuxy. I proszę bardzo, i wtedy dostajesz wszystkie możliwe robuxy. Nie ma problemu. Ale z ADHD ma dużo osób w ten sposób. Wszyscy biegają w kółko, nie da się usiedzieć. Albo taki afker, tylko stoisz w miejscu i nic nie robisz. Koniec. Ale w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że podobały wam się te TikToki. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie koniecznie kanał, żeby zobaczyć więcej takich wspaniałych TikToków. Możecie też zaobserwować mój profil, czyli Kilathis na TikToku. Możecie wejść pod mojego TikToka, a jak będzie 100 tysięcy obserwujących, to pewnie nagram coś swojego, może nawet z Robloxa. Zobaczymy. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, było, no i cześć!